planowali ją naprawić. To jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą. Ślady bitwy. Gigant ich ścigał. Uciekali w stronę jaskini. Jeden z nich się potknął, ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. Muszę znaleźć inną drogę. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Hjalmar stracił tu sporo ludzi.
Arvidun Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć. Strop tunelu się zapalił. Pakowali w nią pół kołczana. Srebra, co? Rozpłatał ją na pół.
rozpłatał ją na pół. O bogowie, ze 20, ale Hjalmara tu nie ma. Thank you.
Dobrze znasz tę wyspę? Nigdy wcześniej tu nie byłem. Powiedzmy, że nie przepadam za klanem Tordaroch. Właściwie to nikt na Artskellig specjalnie ich nie lubi. Mówisz, że nie lubicie ludzi z Undvik, ale przecież pomogliście im po ataku giganta. A ty, kiedy ratujesz rozbitków podczas sztormu, pytasz najpierw, z jakiego są klanu? No dobrze, ale potem udzieliliście im schronienia. A teraz ruszyliście na giganta. No jasne. Odbicie Undvik to przecież najlepszy sposób, żeby się ich pozbyć z Artskellig. A z którym klanem macie dobre stosunki? No, na pewno nie z tymi tchórzami z Brokfar. Będą ci mówić, że to nieprawda, ale 100 lat temu ich Jarl zrezygnował z bitwy tylko dlatego, że siły wroga były przeważające. Ci z Faroe to oszuści i złodzieje, wszyscy to wiedzą. Tjurseach, Sanskellig od zawsze zadzierali nosa. Klan Lugosa Szalonego, oni są w porządku. Myślałem, że to wasi najwięksi wrogowie. Oczywiście. Innych klanów aż tak nie szanujemy. Ruszajmy. Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić.
Folan! Byłem pewny, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Cerys popłynęła na Speaker Rock. Sama! A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Cerys się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił, nie tylko wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skellige słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli ta pieśń o wiedźminie i czarodziejce to o tobie, Geralt? Cóż... Gdzie reszta twojej drużyny? Musieliśmy się przebić przez gniazdo Syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz trzech. Leif nieźle oberwał, trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas.